Ile razy? Corocznie z okazji Dni Olimpijczyka nasza szkoła bez zajęć dydaktycznych na sportowo spędza wolny czas. W tym roku po raz pierwszy poprosiliśmy wszystkie szkoły, które w całej Polsce noszą imię polskich olimpijczyków, aby te dni wspólnie razem z nami przeżywać. Cel jest jeden, po to, żeby młodzież szkół imieniem polskich olimpijczyków mogła się spotkać i w sposób miły, pożyteczny, propagując ideę olimpizmu i ruchu na świeżym powietrzu, rozwijać się sportowo, zawierać nowe znajomości, dokonywać nowych przeżyć. No fajnie ogólnie jest, nowych ludzi poznajemy. No można było zapoznać dużo ludzi, ale też tak ogólnie atmosfera jest fajna. Brałyśmy udział w konkurencjach, no, ogólnie taka integracja z innymi ludźmi. Raz. Zapraszamy zapisywać się na czwarte biegi przełajowe. No ja myślę, że to jest super idea, mam nadzieję, że będzie dalej kontynuowana. Jestem pierwszy raz na takiej imprezie. Mam tutaj niedaleko, bo z Wągrowca, także tam 20 km. No ale jestem pełna podziwu i myślę, że to będzie realizowane z każdym rokiem. Być olimpijczykiem dla każdego sportowca w ogóle, nie tylko dla maratończyka, no to jest celem naszej pracy ciężkiej, którą wkładamy, siódme poty wylewamy na treningach, prawda? I no, wydaje mi się, że to jest celem każdego sportowca i każdego marzeniem przede wszystkim. Rozciągam się, żeby nie naciągnęła się podczas biegu albo po biegu, żeby mnie żadne skurcze nie złapały, ani no, nic się nie stało na trasie. Będzie sztafeta chyba, nie? Tak. No właśnie. Gryfino rządzi. No właśnie. Bardzo fajna impreza, bardzo przyjemna i bardzo możliwe, że już padła taka propozycja, że będziemy spotykać się co roku, ale w innej szkole. Gospodarzami będzie Szkoła imieniem Olimpijczyków Polskich. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zaprosimy do nas, do siebie. Dwójka i piąty biegnę w sztafecie. Nagle wie pan, jak biegnie. Za chwilę odbędzie się festiwal sztafet olimpijskich. Kolejna już edycja, bodajże czwarta, z okazji Dnia Patrona Szkoły. Trasę ustalałem osobiście, około 900 metrów, tradycyjnie wyznaczona tutaj, na tej samej trasie odbywają się biegi przełajowe, powiatowe, biegi indywidualne, szkolne, gdzie start jest ponad 200 osób w tych imprezach. Dzisiaj przewidujemy około 150-180 osób. Mateusz już wie, jak leci, bo tu nie raz latał, nie? Pierwszy raz jesteśmy na takiej imprezie i okazuje się, że warto było przyjechać i mamy nadzieję na takie stworzenie rodziny szkół noszących imię polskich olimpijczyków. Chcielibyśmy dalej kontynuować tą zaczętą dzisiaj inicjatywę. Mamy nadzieję, że za rok do nas przyjadą i będziemy spotykać się w różnych miejscach w Polsce i tworzyć jedną wielką rodzinę właśnie szkół noszących imię polskich olimpijczyków. Czujesz? Jeszcze nie? A coś cię boli, czy tylko jest tobie słabo? Słabo. A jadłaś dzisiaj coś? Tylko trochę. O, właśnie. Brawo! Szybko! Potraf tylko z buta! Jedenastka prowadzi. Do końca! Dobrze. Jaka blada! Piątka tutaj. Biegali na przemian chłopcy, dziewczęta. Tak jak powiedziałem, w siedmioosobowych składach.
zwyciężyła szkoła z gimnazjum numer 1 z Wągrowca, drugie miejsce Gryfino, trzecie miejsce gimnazjum gminy Wągrowiec, gimnazjum numer 1 z Wągrowca. Myślę, że zawody udane, pogoda dopisała, frekwencja troszeczkę może mniejsza niż się spodziewaliśmy, niemniej większa niż w poprzednich edycjach. W związku z tym no, należy być zadowolonym z tego typu imprezy. Jest prawie 40 szkół imieniem polskich olimpijczyków. Na nasze hasło odpowiedziało 7. Jest to Sikora i Kowalczyk, to były ostatnie dwa medale na zimowych igrzyskach olimpijskich. Nie masz kolega? Wymień dwie konkurencje lekkoatletyczne, w których medale zdobywała Irena Szewińska. Przynajmniej dwie konkurencje lekkoatletyczne, w których medale zdobywała Irena Szewińska. Tych konkurencji jest raz, dwa, trzy, cztery. Skok w dal, 100 metrów, 400, sztafeta i jeszcze na 200. Ile spotkań rozegrała reprezentacja Polski w piłce nożnej w 1924 roku? Ile spotkań rozegrała reprezentacja Polski w piłce nożnej w 1924 roku w Paryżu? Niestety było to tylko jedno spotkanie.